Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Darksiders. Bardzo dawno temu pewno wiele osób się zastanawiało, kiedy w końcu otworzę tą skrzynkę. Po prostu zapomniałem ją otworzyć. Jednak po prostu wchodząc tutaj na tą ściankę, mamy tutaj skrzynkę, a w środku jest Wrath Core, czyli fragment naszej magii. Nie to, tylko ja chcę tutaj po prostu wziąć to i pójść na Choking Grounds. Zaraz wytłumaczę dlaczego, ponieważ tam jest sekret do tworzenia. Więc zaczniemy właśnie od tamtego miejsca najpierw. Będzie zajebiście. Jedwabiście. Miękko, ślisko. Niach, niach. Dobra. Wiem, że jestem obrzydliwy, nie musicie mi mówić. No jak to tu idzie, a? Tu trzeba skoczyć. Okej, jesteśmy w tym miejscu. I teraz jesteśmy na Choking Grounds, czyli dławiących się ziemiach. I tutaj... Dobra, tylko mijamy. Nawet na nich nie zwracamy uwagi. Idziemy do przodu cały czas, cały czas, cały czas, cały czas. Tam, do tamtego miejsca, bo może pamiętacie, tam był sekret, ale nie odkryty w 100%, ponieważ jeszcze tam trzeba pójść i rozwalić taki jeden gzymsik naszym shariukenem. O, właśnie tu. W ten sposób i tutaj mamy to. Pyk, pyk. I teraz idziemy tu na górkę. Ale tu dalej jest coś takiego. Czyli jednak musiałem się pomylić, no chyba, że tu... Nie, tutaj nic nie ma. Sorki, pomyliłem się. Tutaj jeszcze będzie potrzebny nam taki gauntlet, żebyśmy mogli to otworzyć. Przepraszam, przepraszam. Mam nadzieję, że mi przebaczycie. Au. Wy frajerzy. Dobra, idę stąd. Jolo, was w dupę. Dobra, to wracam z powrotem do Vulgrima i... wracam z powrotem tam, gdzie był Samael. Dobrze, dajesz. Dajesz, Wiesiek. Tak, szybciej się poruszam, robię coś takiego. No, 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 już końcówka. Dobra. Nie to, kurde. Tutaj. Scanning Gallow. Sorki, no naprawdę pamiętałem, że można to już tak zrobić. Jednak jeszcze tam jest potrzebny ten gauntlet, żeby rozwalić ten kryształ. Aha, kryształ. Czas wam tylko marnuje. Siup, siup, siup. Okej. I stąd idziemy sobie be. Tutaj. W to miejsce. No, zabijemy tych przeciwników. Frajer zabity. I teraz tylko tak. To. I to. I pup. I przejście otworzone. I teraz idziemy zabić BBB Grievera. Tak, Grievera. A Griever to taki frajer jeden. Tam także możemy pójść. Tam jest takie fajne coś, ale to dopiero w dalszym momencie gry. O! Zapomniałem, że taki jeszcze jest. Kurwa. No. A! A! Kurde.
Na niego też powinien być jakiś fajny finisher. Aha, on wybucha w taki po prostu sposób i więcej... Znaczy nie wybucha nam. Tylko po prostu się rozpada. I daje nam o wiele więcej dusz. Tyk, tyk, tyk. O! Takie komba to ja rozumiem. Tyk, tyk, tyk. Ciu, ha! Hadouken! O! Wszystkich naraz. Świetny, na pół. Okej, ci zabici tutaj. Fajnie, 5 minut. No. Co tu teraz? Czy się nie mylę, że to mnie... Nie, to mnie nie podnosi do góry, a powinno. Ogólnie jak tam się pójdzie, to tam jest sekret, ale potrzebuję grappling hooka, żeby tam pójść. Aha! Frajerzy. No. Dobra, to teraz tutaj, tak? Fajnie, że to na mapie się porusza też. Wiem, że to dodał mały efekt, jest, ale... Taka pierdółka, ale jednak mi się to bardzo podoba. Tam nie, tylko tam dalej. Tutaj, tam gdzie są przeciwnicy. Dobra. A, dobrze. Wow! Ale żem odjebał, manianę. No. No, dajesz, dajesz, dajesz. Kotel. Ja! Hutu! Motherfuckers! Zajebiście. Tak kurwia, nie, na 3 czas, yeah. Aj! Ma! Dobra. A, bo on wciąga wszystkie dusze i potem... Jaki chuj, nie wiedziałem, że... Jolo. Świecisz się jak moja klawiatura. No! Nareszcie. Wszystkie dusze mi wciągną, skurwiel. Niedobry. Ale fajnie, że mamy teraz tego Gauntleta, to mi się odnawia właśnie Wrath, jak widzicie. Świeci się tam, tak pulsuje fajnie. To znaczy, że się odnawia. Drone Pass. Kolejny taki ziomek. Jak sobie zeskoczyli. Fikuśnie. Jo. W ogóle ej. No tak jak myślałem, to go stanuje. Yeah. Idziemy też. Opa. Tutaj jest Volgrim. To jest zejście na dół. Do wody. Ja chcę wejść do wody najpierw, bo tam są artefakty do zdobycia. Chyba z dwa nawet. Nie jestem pewien. Wiem, że na pewno... Rybkę! I po rybkę. Tutaj jest jeden. Nie, tu jest skrzynka. Tu na górę się szło chyba, potem na dół. Nie, tu jest ten fragment... nie mówię czego. I tu jeszcze w dół. I tu był artefakt? Kurwa, gdzie to było? Gdzieś tutaj był artefakt. Hmm.
Ja sobie nie pozwolę, żeby je ominąć. Bo to jest free hajs. Tutaj może? No kurde, wiem, że w którymś z tych budynków był właśnie fragment... no... ligi. O, jest, tutaj był. Soldier. Dobra. Oczywiście wojna nie oddycha powietrzem atmosferycznym, tylko powietrzem boskim. W ogóle nie musi oddychać taki, kurde. Flying fishes! Jakie słodkie są w ogóle? Nie są jakieś super silne, ale wiesz, wiecie, zawsze potrafią zejść za skórę. Tam się szło. Tak, tutaj jest takie fajne podejście. Aha. Tutaj w to miejsce. I tutaj gdzieś powinien też być... Gunwo. Nie tutaj. Sorry, że tak błądzę, ale po prostu drugi artefakt jeszcze chcę wziąć, bo tutaj pod tą wodą właśnie dużo jest rzeczy poukrywanych. Jakiś przejść podwodnych, coś takiego. O, tam. Tutaj jest właśnie przejście podwodne. Dobrze, że mamy mapę. W sensie taką już pełną, aktywną, jeżeli zdobędziemy, a nie taką, że musimy odkrywać. The fuck! Nie, tylko nie on! Ja pierdzielę! Tylko nie Moskariusz, tylko nie Moskariusz! Aaaa! Gin! On jest cholerny! On mnie odbiera życie, daje swoim przeciwnikom i jeszcze potrafi mi gorsze rzeczy robić. Na przykład takie firebole we mnie machnie. Jeden, dwa. I trzy. On jest strasznie upierdliwy. On chyba występuje bardzo rzadko w tej grze. Ale tutaj jest Abyssal Armor. I tutaj powinien też być artefakt za tą skałką. Nie. A nie, jest skrzynka. Ta fajna taka. Dobrze. Ale dalej jeden artefakt musi zostać znaleziony. I ja nie spocznę, póki rąk mych na nim nie położę. No. Rybki! Taki kurwa. Gdzie są te artefakty? Nie no, to tylko jeden artefakt najwyraźniej był. Bądź mogę się mylić, ale już. Tutaj jest przejście do Grievera. Ale ja tam jeszcze na górę chcę pójść do Volgrima. Muszę go odblokować, żeby mieć przejście. Passage'a. Te potwory tutaj, te crawlery, bo one tak się nazywają, one wyglądają troszeczkę jak na taki wzór do... nie wiem... pomyślmy... do... jak to się nazywa? Do prototypa. I po główce. I puf. Świetnie. Tu nic nie ma. Ale gdzie ten Volgrim? Volgrim. Bo widzieliście, że tam był właśnie... A tutaj trzeba być. Tak, już pamiętam. Tu nie było? Muzyka jaka złowroga, fajna, złowieszcza. Dobra, tutaj tak. I tu był Volgrim? Nie, tu Volgrima nie było. Aaaa! Wszyscy naraz, to ja też. Kurwa. To miejsce jest wyjątkowe, ponieważ tutaj będziemy walczyć w przyszłości z bardzo specyficznym bossem. Taki mały spoiler. Kurwa, gdzie jest ten Volgrim?
Wolgrim Szmato. Wolgrim. Wolgrim. Where are you, Wolgrim? Piece of shit. Chyba już wiem, jak tam się dostać. O! A cóż to? Za przejście. O nie! No coś ty mi wybrał. A tam jest skrzynka z Life Krystalem i my się do niej zaraz dobierzemy. O Jezu! A! Znowu to robi. To kurestwo jest tak silne. Jest. Uch, nienawidzę go. Nienawidzę! Dobrze. Tutaj aktywowane. I uwaga! Yeah, Lifestone! Super! Ale gdzie jest Wolgrim? To już wiem. Jakie fiksy. O, dużo czasu, przepraszam, straciłem na szukanie tego Gunwa i tam innych kolesi, ale... Tutaj trzeba iść tędy. I tutaj będzie nagi psyjście. Ty. Pup! Ej, no... To było ciekawe. Dobra. Tutaj idziemy. Górą. Mhm. Pięknie tutaj to zarosło. Tyk. Dobrze, do widzenia. Panie i panowie. Ciężko mi stwierdzić, czy jednak szybciej się poruszam. Nie, no tak jest szybciej. Tu jest Wolgrim, dobra. No jak widzicie, tam też jest Life Shard. Niestety potrzebujemy Grappling Hooka. O, tu jest Wolgrim. Frajerze cię, kurde, szukałem. No działaj! No! Się... Ricochet Blade. Ry! O7. Coś możemy kupić. Harpoon Tracker. To jest już najpotężniejszy. Zobaczcie, co to robi. Tak, huo! To jest cholernie teraz potężne, ale bardzo często będziemy tego używać. Dobra. Jest 18 minut. Przepraszam, że tak zjebałem ten odcinek, że musieliście oglądać, jak ja kręcę się w kółko non-stop. Ale... ważne, że odcinek przynajmniej jest. Prawda? Nie to, co... Nic nie mówię. Dobra. Tak więc do zobaczenia w następnym odcinku. Dajcie suba, lajka, komentarz. Na razie. Pa.